Dzisiaj będę próbował zrobić parę przebitek starych zdjęć z nowymi. Tutaj jest pochowany mój dziadek na cmentarzu. Tu jest kościół, którego mam kilka zdjęć. Przed nami jest kościół. Po lewej jest dom, w którym mieszkał mój dziadek. Wiesz, którego roku jest ten dom? W 72 już jest zdjęcie, że stoi. Albo coś koło tego. Tutaj takie pierwsze zdjęcie chyba uda mi się zrobić. WF-ka to gdzieś właśnie, gdzie się tu stało, może troszkę dalej. Nie, WF-ka to tam stoi. To WFM-ka jest. Ale ma jeszcze jakiś inny motor, bo ma zdjęcie z 61, czyli to, a WFM-ki robili od 64. Tu mamy pierwsze zdjęcie. Ono jest takie wykonane gdzieś stąd, mniej więcej. Możesz się cofnąć, będziemy No nie mam próbować. takiego aparatu z tych lat, no ale coś będziemy próbowali tutaj ustrzelić. Tutaj mamy kolejne zdjęcie. Tu jest moja babcia. O, tutaj z ciemnymi włosami trzyma za rączkę jakiegoś Lovelasa, i tutaj są dwa karabiny maszynowe, pepeszki. To jest prawdopodobnie gdzieś zdjęcie zaraz po wojnie albo jeszcze w trakcie. I spróbujemy namierzyć, gdzie to jest mniej więcej. To jest prawdopodobnie gdzieś tutaj. Tutaj mamy staw teraz, kiedy go nie było. Czyli to jest tak jakby tutaj, ale tu jest teraz inny płot. Drzewo jest, tyle. Z prawej strony ma drzewo. To drzewo to jest prawdopodobnie to drzewo. Ono by miało tyle lat? Tak, to też tam jest. To chyba tak, to jest chyba tu, tylko że był wtedy inny murek, a później był taki inny jeszcze. Zaraz tutaj namierzymy to. Słuchajcie, mamy kolejne zdjęcie. Tu jest moja mama z babcią i one stoją mniej więcej tutaj, w tym miejscu. Znaczy one gdzieś stoją dalej, ale to jest mniej więcej tutaj. Tutaj mamy takie tuje Tego nie i widziałem. one tutaj uniemożliwią nam powtórzenie tego zdjęcia. Bo ogólnie to Niektórzy zdjęcie zginęli. gdzieś robione jest z tej perspektywy. Mniej więcej. No tak mi się wydaje przynajmniej. Tu mam kolejne zdjęcie. Dziadek podpisał je Obóz Junacki 1942 rok. I ono jest wykonane mniej więcej tutaj, na tym murku. Zaraz będziemy próbowali znaleźć odpowiednią perspektywę. Mam nadzieję, że udało nam się uchwycić perspektywę. Gdzieś Tutaj mam tutaj jeszcze inne zdjęcia, ale to są jakieś nie stąd. Także pokażę wam ostatnie zdjęcie, chyba. Takie mi się daje najfajniejsze, które jest na Instagramie. Tu mam kolejne zdjęcie, które jest na Instagramie. Ono jest zrobione gdzieś mniej więcej z tej perspektywy. No dobra, my tu film kręcimy. Ja tu film nagrywam, panie. Zaraz tutaj znajdziemy odpowiednią perspektywę. Wtedy tutaj nie było asfaltu, tylko jakaś polna droga. Więc to zdjęcie, które jest na moim Instagramie, robione jest mniej więcej z tej perspektywy. Na nim jest tak. Tu już chyba nawet wiecie, bo podpisałem. Moja mama, mój dziadek i mój wujek.
Dobra, kończymy tą wyprawę historyczną. Jeżeli Wam się podobała, zostawcie lajka, skomentujcie, udostępniajcie. Innym razem pokażę Wam wieś, na której się wychowywałem.